A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 1, w którym zejdziemy już sobie tutaj do podziemi katedry, ale zanim zejdziemy na dół, musimy sobie przyporządkować pod klawisze tutaj czary. Mamy dwa czary, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Firebolt wyuczony i Charged Bolt z laski. Możemy je sobie tutaj przypisać, na przykład wezmę sobie Firebolta pod F5, tego Charged Bolta pod F6. I już możemy w tym momencie zejść do podziemi. Tutaj zobaczcie, w prawym dolnym rogu mamy ikonkę czaru, którego możemy aktualnie używać. I teraz tak. No właśnie, jeśli chodzi o grę magiem, na samym początku może być ciężko z tego względu, że mamy jednak te czary mocno ograniczone. Mana, tak jak mówiłem wcześniej, nam się nie odnawia. Czyli ten Firebolt w końcu nam się skończy, jak mana zejdzie. Mikstur many za dużo nie mamy, one nie odnawiają nam całej kuli, tylko część, losowo jakoś tam, jakiś procent kuli może nam to odnowić. Magowi więcej, wojownikowi mniej by odnowiło. To samo z Charged Boltem, te ładunki w lasce mogą się w końcu skończyć. Nie wiadomo, czy jakąś inną laskę stosunkowo szybko znajdziemy. Czy mikstury many też nam tu będą wypadać, nie wiem, w jakiej ilości. Kasy dużo nie mamy, żeby te mikstury jakoś masowo kupować. Dlatego na samym początku w sumie każde wyładowanie jest na wagę złota. Musimy celnie z tych czarów uderzać, zwłaszcza, że to nie jest wcale takie proste, bo te istoty w Diablo 1 się bardzo sprytnie poruszają. Najlepiej pozwolić im stosunkowo blisko podejść. Zobaczcie, tutaj jest zejście na poziom drugi, to nas jeszcze nie interesuje. Poszukamy sobie jakiegoś przeciwnika. O, tutaj mamy 8 złotych monet, no dużo to nie jest, będzie coraz więcej. Stajemy na wprost nich, poczekamy aż podejdzie. Zobaczcie, Fallen One, czyli znany z Diablo 2, upadły, tak? Jak zginie ktoś w ich pobliżu, to reszta, cała reszta ucieka. Oj, magiczny od razu przedmiot, taki pierwszy wypadł. Magiczna pałka, niezidentyfikowana, tak jak mówiłem, abyśmy ją zidentyfikowali, potrzebujemy zwoju identyfikacji lub pomocy Descartes'a Cain'a. I teraz tak, o tutaj sztylet wypadł, obrażenia 1-4, jeśli dobrze pamiętam, sztyletu, tak jest. Teraz tak, dlaczego używam na początku Firebolta, a nie Charged Bolta? Dlatego, ponieważ, no co prawda, zobaczcie, ta mana szybko schodzi, ale niedługo zdobędziemy... Oj, tylko poczekajcie, niech my załatwimy tego upadłego. Te istoty aż tak super widoczne nie są, tak chodzą w tych ciemnościach. Niedługo zdobędziemy poziom drugi. Ten poziom na początku szybko idzie. Jak zdobędziemy poziom drugi, ta kula z maną nam się automatycznie cała odnowi, czyli będziemy bezstratni. Możemy sobie na początku śmiało z tych fireboltów strzelać tutaj. Będę się na początek kierował na zachód, pomalutku, żeby nie ściągać zbyt dużo wrogów. Też zauważyliście, że pozwalam im podchodzić sobie pod nos. To tak jak mówiłem, te istoty się dosyć sprytnie poruszają, jak próbujemy je atakować z daleka, to mogą się po prostu odsunąć w pewnym momencie, zwłaszcza, że musimy stać na wprost nich, bo inaczej te pociski omijają wrogie istoty. No, tutaj załatwiłem szkieleta, ustawiam się na wprost, poczekam aż podchodzi. Na razie, zobaczcie, super idzie. Cały czas trzeba ten poziom many kontrolować. Zrobimy jeszcze krok do przodu, ja tutaj będę tak macał tym kursorem. Ogólnie tu jest ciemno, mało widać, tu idzie jakiś zombie. Zauważcie też, że mamy informację, ile istot zabiliśmy z danego rodzaju. Teraz na przykład był pierwszy zombiak. Jeśli podświetlę drugiego, to już mamy informację, że zabiliśmy jedną sztukę takiego zombiaka. To jest dosyć istotne, bo im więcej zabijamy tych istot, tym więcej mamy o nich informacji. Ale zaraz to się wszystko okaże. Teraz zobaczcie, już Firebolta nie mogę użyć. Mamy za mało many. Do poziomu mile brakuje. No jeszcze trochę brakuje, ale to nic. Teraz sobie możemy przejść na wyładowania laski z Charged Boltem. Nie będę marnował miksturki z maną. Poczekamy na poziom i niech ona się sama odnowi. O, te pociski jeszcze gdzieś tam lecą. Może kogoś zahaczą, może nie. Taki bonusowy czar. O, zombie idzie. Zobaczcie, total kills. Dwie sztuki. Jeszcze tego załatwimy. Dobra, poczekamy sobie na szkieleta kapitana. Szkielet kapitan zazwyczaj na pierwszym poziomie nie występuje. To już jest taki lepszy szkielet z tarczą. Zazwyczaj bez tarczy występują takie zwykłe szkielety. Też musimy kontrolować tutaj poziom tych ładunków. Dobra, załatwiony. Na razie świetnie idzie.
O, widzę jakąś miksturkę z maną. Super, super. Załatwimy sobie zombiaka. Właśnie najważniejsze, żeby wstawać na wprost nich. No i te pociski jeszcze gdzieś tam lecą. W przeciwieństwie do Diablo 2 i Diablo 3, wszelkie pociski, wszystko jedno, czy pociski wysyłane przez maga, czy przez łotrzycę, one lecą po prostu tak długo, aż nie trafią na jakąś przeszkodę. Czyli po prostu nie znikają same z siebie gdzieś tam. Nawet gdyby miały lecieć przez cały poziom tutaj tych podziemi. One po prostu nie przeminą, będą tak długo leciały, aż trafią na przeszkodę. Czy to ścianę, czy jakiegoś przeciwnika. Tak będą sobie leciały. Dobra, idziemy dalej. Na razie tu żadnych przeciwników nie widzę. O! Księga leczenia. Nasza pierwsza księga, która wypadła. Zobaczcie. Teraz co się dzieje? Możemy taką księgę przeczytać. Tak jak mówiłem, ona wymaga określonej liczby punktów magii. W tym przypadku... A może zobaczcie, jaka. Skąd on się tutaj wziął, to ja nie wiem. Zwój wypadł, zaraz też go podniesiemy. Wymaga 17 magii, aby tę księgę przeczytać. No, niewiele tej magii wymaga, ponieważ to będzie nasz czar pierwszego poziomu. Jakbyśmy chcieli podnieść healing, czyli leczenie tam na poziom 10 albo 15, no nie, no to już by nas kosztowało bardzo dużo magii. Ale podnosimy na poziom pierwszy i zauważcie od razu, że ta mana nam troszeczkę wzrośnie. O, od czytania książek mana odrobinkę wzrasta. Im lepsza księga, im posiada informacje o lepszym czarze, tym więcej tej many by nam odnowiła. No i właśnie, mamy, zobaczcie, czar pojawił się, nowy czar wyuczony. Możemy się leczyć, jakby co to nas kosztuje 7 many. Mogę sobie to leczenie też tutaj przypisać, na przykład pod F8 niech będzie, o, jakby co to już będziemy mieli pod ręką. Mogę sobie z Firebolta jeszcze raz strzelić, bo nam się troszeczkę many odnowiło. Inferno, zwój Inferno. Tak jak mówiłem o zwojach, one też wymagają magii, 19 magii w tym przypadku, nie zużywają many i są jednorazowe. Możemy go sobie zużyć na jakiegoś przeciwnika, taki czar. Zobaczymy, czy będzie taka okazja. Tutaj skrzyneczka, kasę zbieramy, możemy sobie mapkę odpalić. No dobra, może pójdziemy tutaj przez te drzwi. O, jakieś szkielety tutaj straszne idą. Załatwiony. Zużyjemy sobie zwój. Kolejny szkielet załatwiony. Zwój się przydał. Wracamy do Charged Bolta. O, są jakieś przeciwnicy. Tu można takie motywy taktyczne robić w Diablo 1. Po prostu stać sobie w drzwiach i załatwiać ich pojedynczo. Laską mógłbym też im machać przed nosem, ale w przypadku maga... No to raczej kiepsko to wychodzi ze względu na szybkość ataku. Mag ma bardzo małą szybkość ataku, jeśli chodzi właśnie o takie uderzenia laskami. Oła. Dobra, myślałem, że podejdzie pod drzwi. Zaraz powinien podejść. Jakby co, mogę się uleczyć, tylko musiałbym manę zużyć. Jak tam z naszym poziomem? No niedługo ten poziom będzie. O, dobra, może troszkę wyjdziemy, spróbujmy go. Dajcie, przeżył. Dobra, udało się. No z życiem kiepsko, ale to nic, dajemy radę na razie. Jest, poziom. Zdobyliśmy poziom, życie się odnowiło, mana się odnowiło, możemy śmiało wrócić do Firebolta. Na razie nie zużyłem żadnej mikstury many. Inwestujemy ostro w magię. Zaraz może się schowam, nikt tutaj na pewno nie idzie, bo będę chciał włączyć drugie okienko, żeby wam pokazać, że jak dajemy w magię, to nie tylko wzrastają punkty many, bodajże 2 punkciki many za każdy punkt magii dostajemy, ale jeszcze magia wpływa na obrażenia niektórych czarów. Zauważcie, mamy 7-16, może dostaniemy jakiś bonus za magię. 7-16 cały czas. 8-17, no wzrosło nam. Przy 40 magii dostaliśmy zwiększone obrażenia od Firebolta. No i niech to sobie tak będzie. Okej. Okay. Jak tam z mapką? Tu jeszcze możemy sobie śmiało iść. Teraz będziemy strzelać Fireboltem. Oho, tutaj idzie jakiś scavenger, skoczek. Pyk, załatwiony. Skrzyneczka, dużo kasy, znaczy dużo, no. W sensie, że 2 kubki wypadły. Załatwiony. Zauważcie właśnie, że pozwalam im podchodzić. Beczki. No tak jak mi pisała Darketka w komentarzu do Diablo... Znaczy, do pierwszego odcinka na beczki trzeba bardzo uważać. Beczka na samym początku może maga zabić, jeśli wybuchnie. Zwłaszcza jeśli by stało kilka beczek obok niego, no ale zaryzykujemy. Zobaczymy, co się stanie. Bo ta akurat nie wybuchła, a ta? O, ta wybuchła, no ale na szczęście zrobiliśmy, nie wiem, jakiś rzut na unik albo coś takiego. W każdym razie ta eksplozja nam nie wyrządziła żadnej krzywdy. Tutaj są beczki. Zobaczymy. Może tutaj zginę. Zaraz, no spróbujmy.
Nie, ta nie eksplodowała. Tutaj wyszedł szkielet. Ach, udało się. Dobra, takie osobne pomieszczenia, nawet jeśli nie mają drzwi, warto przeszukiwać kursorem, czy coś, aby nie leży. Czasami w takich miejscach są ustawione, położone, wyrzucone magiczne przedmioty nawet. Dobra, ta część mapy chyba cała obadana. Sobie wrócimy tutaj. Na razie świetnie idzie, nie zużyłem jeszcze żadnej miksturki z maną. Trochę wyładowań w lasce straciliśmy, ale to nic strasznego się nie dzieje. Będę szedł przy ścianie. Tu jest jakaś większa skrzynka. Większa skrzynka. Właściwie to jest chyba średnia skrzynka, czy to jest ta duża? Bo są małe, średnie i duże. Z małych może wypaść jeden przedmiot, z dużych dwa przedmioty, a z największych trzy przedmioty. No z tej akurat nie wypadło nic, bo te przedmioty są losowane. W sensie, że z małych skrzynek od 0 do 1 przedmiotu, ze średnich od 0 do 2, a z tych największych od 0 do 3. Sarkofagi. Z sarkofagu chyba tylko jeden przedmiot może wypaść, albo właśnie może wyjść wróg. 13 złotych monet. Zombie. Na razie zabiliśmy 6 sztuk. Dobra, czekamy na kapitana, niech podejdzie bliżej. Dobra, załatwiony. Kapliczka tu jakaś jest. Co to za kapliczka? Cryptic. To za chwilkę tam do niej podejdę. Dobra, mała skrzynka. Maksymalnie jeden przedmiot może wypaść. Kolejny zombiak. Już 7 sztuk zabiliśmy, ten będzie 8. Załatwiony. Kontrolujemy cały czas poziom many. Dobra, widzę, że pilnują tej kapliczki nieźle. Trzeba uważać cały czas na manę, żeby się nie skończyła w krytycznym przypadku. Co robiła kapliczka Cryptic? Nie pamiętam. Nie pamiętam, co te kapliczki robiły, ale na singlu chyba raczej jakichś przeklętych super kapliczek to nie było. Cryptic. No zobaczymy, co się stanie. Wejdę. Trzeba obserwować przede wszystkim statystyki, chociaż no różne rzeczy się mogą zdarzyć. Mogą nam obrażenia, broni wzrosnąć, chociaż to chyba była jak to się czyta, w Wired Shrine, czy jakoś tak zwiększała obrażenia broni. Ale nieważne, zobaczymy, co się stanie. Aha! To było wyładowanie nowy, czaru nowa. Gdyby tutaj dookoła nas była masa przeciwników, to pewnie wszyscy by padli, ale ta kapliczka jeszcze coś robiła. Oprócz tego, że rzuciliśmy czar nowy, chyba nam się zregenerowała cała mana, prawda? I życie chyba też się regeneruje od tej kapliczki. Ogólnie taka fajna kapliczka. Co tu się dzieje dalej? Tu obadaliśmy, tam u góry obadaliśmy. Możemy się tutaj wrócić chyba. Jeszcze tylko przejdę przez środek. Zobaczymy, czy czegoś nie ominąłem. O właśnie, tu jakiś sarkofag, zobaczcie, jest. Trzeba uważać na pułapki. Przed otwarciem czegoś najlepiej sprawdzać ściany w pobliżu, czy nie ma jakiejś dziurki w nich. Jeżeli jest dziurka, to jest spora szansa, że aktywujemy pułapkę. Łotrzyca. Gdybyśmy grali łotrzycą, ona ma taką swoją dodatkową zdolność rozbrajania, wykrywania i rozbrajania pułapek, tak jak nasz mag ma taką zdolność ładowania lasek. To łotrzyca może właśnie wykrywać i rozbrajać pułapki. Okej, idziemy na wschód. Idziemy na wschód, zobaczymy, co tu się będzie działo. Tu nie możemy nigdzie przejść. Idzie upadły. Tyk, już 6 sztuk zabiliśmy upadłych. Pierwsze informacje dodatkowe o istotach pojawią się chyba przy 15 zabitych przeciwnikach danego rodzaju. Dobra, tu już ich idzie trochę więcej, więc może sobie ustawię Charged Bolta, może jeszcze kogoś dodatkowo trafimy. O, trafiliśmy dwóch naraz, trzech naraz, zobaczcie, no. Świetna oszczędność many. Jak widzicie, większą liczbę przeciwników sobie warto z tego Charged Bolta walnąć, pomimo tego, że many jest dużo. O, na przykład tutaj znowu. Ustawmy Charged Bolta. Trafiony jeden. Może jeszcze ktoś tam oberwie w tle. Zobaczymy. Tam ktoś oberwie. O, załatwiliśmy kogoś tam. To jest właśnie potęga Charged Bolta. Tylko ważne, żeby ten pierwszy pocisk jednak wypuszczać, jak jest przeciwnik bardzo blisko nas. O, tu się udało. Tam ktoś jeszcze padł. Chodź. Czasami nie atakuje. Czasami pociski, które wylatują, pierwszy z nich nie przelatuje przez środek, tylko wylatują na boki. Dobra, w każdym razie cape nam wypadł magiczny. Cape, czyli jakiś tam płaszcz, tak? Właściwie nie płaszcz, tylko peleryna. Cape to jest chyba peleryna. 4 pancerza. Niezidentyfikowana.
ale w przedmioty w Diablo 1 nawet te niezidentyfikowane można na siebie, zobaczcie, założyć. Po prostu nie mają bonusów magicznych, póki nie są zidentyfikowane. 4 pancerza, wytrzymałość 4 na 12, czyli już nas informują, że jest uszkodzony tutaj, no nie? Jak będzie 2 na 12, to zmieni się kolorek na różowy, to już będzie takie krytyczne ostrzeżenie, można by rzec, żeby to szybko reperować. Przedmioty, jeśli stracą całą wytrzymałość w Diablo 1, to po prostu przepadają, znikają. Nie ma czegoś takiego, że otrzymują jakiś status, że nie można ich używać, no nie, jak w Diablo 2. Tutaj po prostu taki przedmiot przepadnie, dlatego trzeba bardzo uważać. Jeśli nam na jakimś przedmiocie oczywiście zależy, no to trzeba uważać. Mana. 4 sztuki już mamy, świetnie idzie. Dobra. Przestawię się na Charged Bolt, bo tam jednak jest jeszcze spory obszar. Oj, coś, nie mogę w niego trafić. Dobra, teraz dopiero za czwartym razem wypuściłem pocisk, który poleciał przez środek. Ale to nic, sporo innych pocisków tam poleciało, może zabiliśmy jakieś inne istoty. Tak właśnie sobie teraz strzelam z tego Charged Bolta, bo tam jest jeszcze sporo pewnie terenu do zbadania. Jest spora szansa, że kogoś jeszcze te pociski tam trafią. O, tutaj na przykład dwójka idzie, spróbujmy zgarnąć dwóch naraz, udało się. Dobra, przełączymy się na tego Firebolta. Pusta skrzynka, jak tam z mapką stoimy. Dobra, pójdziemy sobie może jeszcze dołem. Też trzeba uważać, jakby tutaj macać to wszystko, z tego względu, że, tak jak mówiłem, zobaczcie, tutaj leżą różne zwłoki. Musieliśmy tym Charged Boltem zahaczać te istoty, więc trzeba patrzeć, czy czasami z tych istot nie wypadły jakieś ciekawe sprzęty, no nie? Skrzynka. Kolejna mana, jeszcze jedna mana, no świetnie. Mamy szczęście w tej serii na samym początku. Tej many naprawdę sporo leci. Skoro mamy dużo many, to może się uleczę, co? Mamy ten czar wyuczony leczenia. Zregenerowałem sobie trochę zdrowia, na wszelki wypadek. Kolejna skrzyna, lurch, czyli co? Czyli maksymalnie 3 przedmioty mogą z niej wypaść. Widzę kolejną kapliczkę. No mogły 3 przedmioty, ale wypadło 0, no sorry. Irish Shrine może być, zaraz w nią wejdziemy. Ale pomalutku najpierw załatwimy zombiaka. Zobaczcie, zabiliśmy już 17 sztuk. Od zabitych 15 mieliśmy o nim informację pierwszą. Ma niewrażliwość na magię. Ale tak jak mówiłem, magia, w sensie typ obrażeń, to jest czysta magia. A nie powiedzmy ogień od Firebolta. Gdybyśmy go chcieli uderzać z jakiejś czystej magii takiej, to nic byśmy nie mogli mu zrobić. Ma na to odporność. Właściwie nie odporność, tylko niewrażliwość. Dobra, pierwszy załatwiony, drugi załatwiony, trzeci, czwarty, poziom. Poziom zregenerował nam całą kulę many. Znowu możemy sobie z Firebolta strzelać bez problemu. Weźmiemy jeszcze więcej magii. Będzie jeszcze więcej many. Firebolt będzie częściej przez nas stosowany. Felszyn, czy jak to się czyta, obrażenia 4-8, bardzo fajny na start dla wojownika. Mówię dla wojownika, bo zobaczcie, wymaga 30 punktów siły. Zostawimy sobie na sprzedaż, może coś tam warty będzie. Short Sword, 2-6 chyba obrażenia, tak? Wojownik startuje z takim mieczykiem właśnie. Kasa. Irith, chyba jakąś charakterystykę zwiększało, zobaczmy. Tak, podniosło nam magię o 2 punkty, 47 mamy. O, jest fajnie. Jest fajnie, idziemy dalej naszym dzielnym magiem. Gdzie teraz? Dobra, pójdę sobie w prawo, możemy ostro strzelać z Firebolta. Tu już chyba jest koniec obszaru z prawej strony, tylko trzeba właśnie uważać. Zobaczcie, to są zwłoki, musieliśmy trafiać w te wrogie istoty. Tutaj zabiliśmy jakiegoś upadłego przez przypadek, tu jakiegoś zombiaka. Zobaczcie, tutaj normalnie wszyscy poginęli. Dostaliśmy za nich expa. Dlatego tak szybko nam nabiło 17 sztuk tych zombiaków, bo one tutaj po prostu ginęły od tych wyładowań Charged Bolta przez przypadek. Ona tak właśnie patrzy, czy coś tu jeszcze nie leży po nich, ale chyba nie. Idziemy dalej. Idzie szkielet, kapitan, niech stanie naprzeciwko mnie. O, księga wypadła jakaś. Czegoś się nauczymy. Holy Bolt, super sprawa, zaraz o tym powiem. Holy Bolt to jest czar. Zaraz się go wyuczę, zobaczcie tutaj. Wymaga 20 magii, żeby się nauczyć pierwszego poziomu. Mana nam się trochę zregeneruje. Holy Bolt, zobaczcie. Obrażenia 12-21. Więcej niż Firebolt. Troszeczkę więcej many kosztuje.
to działa tylko na nieumarłych, czyli jakieś zombiaki, szkielety, coś takiego. Demonom, zwierzętom nic nie zrobi. Ten pocisk będzie po prostu przelatywał przez nich, ale przeciwko nieumarłym to jest to potężny czar. Działa również na samego Diablo. Przyporządkuję go sobie tutaj pod F7. Na pierwszym poziomie to wystarczy z Firebolta strzelać w tych nieumarłych i zazwyczaj jeden strzał wystarczy, więc będziemy z tego Firebolta strzelać, bo jednak on kosztuje o jeden punkcik many mniej. Ale potem, jak już będą jacyś potężniejsi nieumarli, no to na pewno będziemy ich załatwiać z Holy Bolta. Mam nadzieję, że więcej takich ksiąg tego czaru znajdziemy, żeby go podnieść na wyższy poziom. Shortbow, czyli co? 1.6? 1.4. 1.4, pamiętam, unikatowa wersja takiego łuku to jest The Needler chyba, coś takiego było. Ma grafikę kuszy. Świetna broń do PvP to była, ze względu na to, że miała atrybut Fast Attack, czyli przerywała czary magom. To była właśnie świetna broń dla Watchers przeciwko magom. Nie pozwalała im się teleportować. Cap. Jakaś taka czapeczka zwykła, założymy sobie, będzie pancerz większy o 2 punkty, nawet bardzo uszkodzona nie jest. Coraz lepiej to wygląda. Pierścionków to raczej tutaj jeszcze nie znajdziemy, ani amuletu. Tak wcześnie one nie wypadają. Niech no ja spojrzę na mapkę. Mapkę możemy sobie przesuwać. A, jeszcze tutaj mnie nie było. Ale spoko, i tak się będziemy przecież tam wracać, to sobie wtedy tam zajdę. Tutaj już wszędzie byłem, zobaczcie u góry, tak jest. Póki co idziemy tu i tam się jeszcze na pewno będziemy wracać. Choć pułapka była, ale mnie ta strzała ominęła jakoś. O. Teraz zwabimy ich tutaj bliżej. Zaraz przyjdzie szkielet kapitan załatwiony. Dzień dobry. Na pewno ktoś tu jeszcze był. Upadły idzie. 11 sztuk zabiliśmy. Fajnie by było tak z 15 jeszcze w tym odcinku załatwić, żebyśmy zobaczyli, jak tam jego odporności. To samo z tymi szkieletami. Dobra, pomału. Beczki. No to trzeba na beczki uważać. Ojdź. Dobra, załatwiony. Chciał mnie klepnąć, ale jednak założyłem czapkę, założyłem jakąś podartą pelerynę i już moja obrona wzrosła. Już tak łatwo mnie nie trafiają. Obrona ogólnie, pancerz w Diablo 1 zmniejsza przeciwnikom szansę na trafienie mnie. Czyli nie działa to jak w Diablo 3, że tylko zwiększa absorpcję, prawda? Tutaj po prostu rzadziej nas będą trafiać, aczkolwiek na tym nie będziemy bazować. Będziemy bazować na mana shieldzie, tarczy energetycznej. Uwaga, uderzam w beczkę, miejmy nadzieję, że mi nie wybuchnie w twarz. I przygotuję sobie może Charged Bolt, bo już nie możemy Firebolta puszczać. A może nam tutaj jakiś szkielet wyjść. Dobra, udało się. Też zauważcie, że jak uderzam te beczki, zostaję przy nich jakby tak na ukos, a nie na wprost, o, tak. Lepiej na ukos, wtedy mniejsza szansa, że nam coś wybuchnie w twarz. Cape. Znowu jakaś pelerynka. Ta ma 4 pancerza, ta ma 4 pancerza. Na razie sobie założę białą, bo pancerz taki sam. A po co marnować wytrzymałość przedmiotu magicznego, skoro i tak z tych magicznych właściwości na razie nie korzystamy, bo jest niezidentyfikowane. Jeszcze jedna beczka. Dobra. Uwaga, tutaj będziemy mieli zwój albo księgę, coś nam wylosuje. Ło, panie! Dobra. Oj, coś źle się ustawiłem. Ale to nic. Dobra, już jest dobrze. Jak tam wyładowania? Trzeba sprawdzać. 4 wyładowania tylko zostały. Mało. Jakby co, to zaraz będę mógł sobie... Nie ma tutaj więcej szkieletów, nie ma. Będę mógł sobie te ładunki odnowić. Od razu zobaczycie, jak mag psuje laskę przy okazji. Co tu jest? Czar identyfikacji. No to co, zidentyfikujemy sobie od razu ten płaszczyk magiczny. O, i to jest jakiś płaszczyk przeklęty. Zmniejsza punkty życia o 4. Ha, czyli taki beznadziejny płaszcz, możemy go od razu wywalić. Nie chcemy mieć zmniejszonych punktów życia. Przeklęte przedmioty można je sprzedawać u kupców za 1 złotą monetę. Po prostu nie ma sensu ich w ogóle nosić. Zobaczymy, co tu jeszcze wypadnie. Zwój. Leczenia. O. Możemy się uleczyć tym zwojem, rzucić czar leczenia, który mamy już wyuczony zresztą, no ale po co zużywać manę, możemy sobie rzucić ze zwoju, jakby co, zwój zniknie wtedy. Okej, tutaj chyba wszystko już przetrząsnąłem, możemy wracać. Możemy wracać i tam jeszcze, pamiętacie, był jeden niezbadany taki obszar, o tutaj pokazuję na mapce teraz, tam właśnie się będę kierował.
Jeszcze nie będę odnawiał tych ładunków z laski. Jeszcze mamy 4 do zużycia, to a poza tym... Aha, tutaj już byłem, przy tej kapliczce. Tu mnie jeszcze nie było. Co tu będzie? No są jakiś szkielet, jakiś zombiak. O! Niewrażliwość na magię też ma, było widać imion. Czyli tak samo jak zombiak. Mają niewrażliwość na taką czystą magię. Ojdź, pomału. A ten... Była informacja o nim, że nie ma żadnych magicznych odporności. Czyli po prostu można go prać z każdego rodzaju magii. Kolejna informacja o wrogich istotach pojawi się, gdy zabijemy istot danego typu 30 sztuk. Wtedy otrzymamy dodatkową informację, ile mają punktów życia. Czyli widzicie, im więcej ich zabijamy, tym więcej mamy o nich informacji. Zostało jedno wyładowanie. No trochę mało już, dlatego użyję sobie czaru odnowienia. Zobaczcie, jedno wyładowanie na 40. I teraz uwaga, 27 na 27, czyli mamy full ładunków, ale maksymalna liczba zmniejszyła się. Teraz tylko 27 razy będziemy mogli tych ładunków tutaj użyć. Czyli mag troszeczkę tę laskę popsuł. Na przykład Adria by już nie popsuła, bo odnowiła to perfekcyjnie. Ok, czekamy na tego szkieleta, albo na ten szkielet, jak to się tam mówi, załatwiony. Uwaga, nie wybuchnie mi w twarz beczka. Wybuchła, ale nic mi nie jest. Na razie świetnie idzie. Tutaj kasa. Spojrzę na mapkę. O, tu jeszcze jakaś beczka jest. Czasami z tych beczek wychodzą szkielety. Też trzeba uważać. Okej. Tutaj chyba nic nie ma. Tu jeszcze mamy skrzynkę. Poczekamy, aż podejdzie ten upadły, który nie ma żadnych odporności na magię. Skrzynka pusta. O, jeszcze tutaj trochę tego do obchodzenia. Widzę, jest. Może coś ciekawego znajdziemy. Ha! Zginął jeszcze jeden. Dobrze idzie. Wyjdzie szkielet z sarkofagu. Nie wyszedł, ale wypadła kasa. O, będą beczki. No zobaczymy, czy tu nam coś wybuchnie. Ło, tu już jest niebezpiecznie, bo będę chyba zawsze stał przy kilku beczkach naraz. No ale zaryzykujemy, nie? Tę fajnie by było zniszczyć. Oj, szkielet wyszedł, załatwiony. Sztylet na sprzedaż. Tutaj stoję na ukos bardziej. Uwaga. Ła, no teraz mnie walnęło ostro. Uleczymy się zwojem. Healing. I klepiemy dalej te beczki. Oj, tutaj na ukos nie mogę za bardzo stanąć. Tu mogę stanąć. Kolejny szkielet załatwiony. No i teraz już na ukos chyba nigdzie nie stanę. Chociaż nie, tutaj mogę. Dobra, udało się. I jeszcze raz. Świetnie. Dobra, musiałem małe cięcie zrobić, ale za co tutaj się działo? Chyba wszystko obszedłem już, co? Zobaczcie, tutaj cała mapka już chyba odkryta. No może gdzieś tam jakiś przedmiot ominąłem, no bo to w Diablo 1 jest taka wada, że nie można tych przedmiotów sobie podświetlić na ziemi. Trzeba po prostu macać, gdzie tu coś wypadło, albo i nie wypadło. Na pewno trzeba macać zawsze dookoła zwłok, prawda? Chociaż jak ktoś długo grał w Diablo 1... To już po prostu nawet nie musi macać, po prostu taki przedmiot zauważy wśród tej pikselowatej grafiki. Rozróżni, nawet zauważy pierścionek jak leży, który jest bardzo trudny do zauważenia. No dobrze, ale chyba mamy wszystko. Teraz, co teraz? No moglibyśmy zejść sobie na poziom drugi, ale... Ale może nie będę schodził na poziom drugi, zajdziemy sobie do Tristram. Wrócimy do Tristram, posprzedajemy, zobaczycie jak wygląda sprzedaż. Zobaczymy ile mamy kasy, do Wiedźmy Adrii chyba nie musimy iść, chociaż nie, zajdziemy do Wiedźmy, bo skoro mamy już wejść na poziom drugi, w sumie przydałby się nam zwój miejskiego portalu, żebyśmy z poziomu drugiego nie musieli wracać na poziom pierwszy i potem do Tristram tutaj. Będziemy używać tych portali, żeby się szybciej przemieszczać. Do zidentyfikowania chyba... A nie, mam do zidentyfikowania jeszcze tę pałkę. No dobra, niech nam Kane, chociaż ja wiem, 100 złotych monet. Ile my mamy? 495. No oby nam się zwróciło. Dobra, Kane, identyfikuj, co ma ta pałka. Quick Attack. Zwiększona szybkość ataku. No zobaczmy, czy nam się opłaciło. Wydaliśmy 100 złotych monet na identyfikację, a sprzedaż tej pałki 510. No to zarobiliśmy 410 złotych monet, opłaciło się. Resztę tutaj jakieś mamy te sztylety, łuki, które zebraliśmy, to wszystko sprzedamy. Kasa 1052. Czy możemy coś fajnego kupić u Griswolda za to? Coś w miarę taniego, tutaj coś do siły. Patrzymy głównie na magię. Nie, nic ciekawego tutaj nie widzę. Zreperować przedmioty? No mógłbym sobie zreperować ten płaszczyk, bo zaraz nam się popsuje, chociaż ja wiem. Nie, no dobra.
jest okej. Okay. Do poziomu nam dużo brakuje, niedużo. Czyli ta butelka z maną, ta kula z maną nam się niedługo odnowi. Mikstur z maną nie będę kupował u wiedźmy, mamy ich dużo. I też przypominam, że wiedźma nie może nam odnowić tej kuli z maną. Nic nam nie może tej kuli z maną odnowić, chyba że właśnie zdobędziemy poziom, albo wypijemy miksturkę, albo przeczytamy księgę. A tak żaden NPC nam na pewno mamy nie zregeneruje. O, ładowanie lasek za kasę, ale bez utraty maksymalnych ładunków. Możemy kupić duże mikstury z maną. Zobaczcie, jakie to drogie wszystko jest. Zwój wiejskiego portalu, no to sobie na pewno z jeden kupię, żeby to na wszelki wypadek zawsze było. Też zobaczcie, z drogi, 200 złotych monet. Zwój identyfikacji, kosztuje 100, czyli to samo, tyle samo, ile Kane od nas chce za identyfikację. Nie ma sensu tego kupować. Zwój ściany ognia za 400, no ściana ognia, fajna sprawa. I tak jak mówiłem, zobaczcie, rzucenie takiego czaru ze zwoju kosztuje mało magii. Nawet wojownik to może robić. A jakbyśmy chcieli się już nauczyć takiego czaru ściany ognia na pamięć, czyli przeczytać księgę, chociażby pierwszego poziomu, to to już by nas kosztowało dużo więcej magii. No już wojownik tak łatwo by się tego pewnie nie nauczył. Tu są jeszcze jakieś inne czary. Tak szukam. Musimy polować na zwoje tarczy energetycznej. To nam się później bardzo przyda. Jakaś laska się tutaj pojawiła z wyładowaniami... Z wyładowaniami kamiennej klątwy. Moglibyśmy zamieniać przeciwników w kamień, tylko że jest bardzo drogie i wymaga 51 magii. Używanie takiej laski, tyle jeszcze nie mamy. Poza tym taka laska zwiększa manę o 14 punktów. No dobrze. Ja tak sobie myślałem, będę chciał robić jeden poziom na jeden odcinek, czyli pierwszy odcinek to był taki ogólny wstęp, czyli jeszcze planuję zrobić 16 odcinków, bo jest 16 poziomów podziemi w Diablo 1. W sumie 17 odcinków powinno mi wyjść, no chyba, że coś pójdzie nie po mojej myśli, zobaczymy. To może się to jakoś wydłuży, ale nie sądzę. 17 odcinków powinienem się jakoś zmieścić w tym wszystkim. Okej, tutaj mamy zejście na poziom drugi. Na poziom drugi zejdziemy już sobie w następnym odcinku, a tymczasem żegnam Was. Na razie.